Kochani. A teraz chciałbym już przejść do Bożego słowa, które Pan Bóg położył mi na serce, żeby się z nim dzisiaj z wami podzielić. Historia, na której opiera się moja dzisiejsza usługa, opisana jest w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale i zawiera się w, od 5 do 25 wersetu. Historia Zachariasza i Elżbiety. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dużym problemie, jaki był udziałem. Ich życia, ich wspólnego życia małżeńskiego problem, o problemie, z którym się zmagali, o emocjach, jakie, jaki ten problem wywoływał w ich życiu i o cudownym rozwiązaniu, bo nie mogłoby, być, nie mogłoby być inaczej. Jeżeli jest problem opisany w Biblii, to również jest opisane rozwiązanie tego problemu. Jest wskazane to, co stało się z tym problemem i kto w ten problem zaingerował. Chciałbym się również podzielić z Wami tym, jakie odebrałem lekcje dla swojego życia, i tymi lekcjami podzielić z Wami, żebyście ewentualnie zechcieli z tych lekcji skorzystać. Wspomnę również, ale to tak w skrócie, o innym małżeństwie, które borykało się z bardzo podobnym problemem, a których, którego sytuacja była praktycznie identyczna jak małżeństwo jak problem w życiu Zachariasza i Elżbiety. I już teraz chciałbym, żebyście skupili się na jakby dwóch rzeczach, bo to będzie sedno tego, o czym dzisiaj będę chciał powiedzieć. Moja dzisiejsza usługa, to słowo, będzie się sprowadzało do dwóch rzeczy: do wytrwałej modlitwy i do sprawiedliwego życia, do bycia sprawiedliwym względem Pana Boga. Także yy, kiedyś miałem w poprzednim zborze takich dwóch kolegów, braci, bliźniaków, i oni często przybywali do zboru bez mamy, bo mama ze względów zdrowotnych zostawała w domu. I ona im mówiła słuchajcie chłopaki, idziecie do zboru, macie siedzieć na nabożeństwie, na kazaniu. I zawsze oczywiście, jak to jest w życiu młodych ludzi, zbór był duży, mnóstwo różnych zakamarków też i, i, i miejsce, gdzie serwowano kawę później. Także nieraz ich nogi błądziły i zamiast na sali głównej te 40-50 minut na kazaniu to gdzieś tam wędrowali. I mama miała sposób na, na nich. Sposób trochę taki Ułomny, ale ja sobie zdałem sobie sprawę z tego dopiero później, bo oni, oni, oni się podzielili z tym ze mną. Wiesz, jak my jesteśmy gdzieś poza nabożeństwem, to znaczy, jesteśmy na nabożeństwie sami bez mamy, to mama zawsze prosi nas, żebyśmy y, powiedzieli jej, o czym było kazanie. I tak sprawdza, czy byliśmy na kazaniu. Wiesz, a my jej zawsze mówimy, że było o Panu Jezusie. I to działa. Ja mówię tak wtedy byłem taki, no mówię, no tak, rzeczywiście, no prawda, no to jest no każde kazanie w zasadzie mówi o Panu Jezusie, a przynajmniej powinno mówić. Ale później się zorientowałem, że to jest trochę ułomny sposób, natomiast w ich przypadku działał. Także gdyby was po dzisiejszym kazaniu ktoś zapytał, o czym było, to było o wytrwałej modlitwie, o wytrwałej modlitwie i o byciu sprawiedliwym względem Pana Boga. I już teraz chciałbym, żeby wybrzmiał werset i w czasie mojego usługiwania przebrzmiewał ten werset fragment. 16 wersetu z 5 rozdziału, listu świętego Jakuba. Listu św. Jakuba. Yy, nie szukajcie, ja powtórzę, dobrze znamy to słowo, przeczytam: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kochani, skupmy się na Bożym słowie, yy, przeczytajmy Boże Słowo, ten fragment, o którym mówiłem na początku, Ewangelia Łukasza od 1, pierwszy rozdział od 5 do 25. Czytajcie proszę za mną. Za dni Heroda, króla Judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego. Nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony duchem świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich, i poznali, że miał widzenie w świątyni, dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Kochani, jaki problem jest w tym um, małżeństwie? Jaki problem istniał w tym małżeństwie? Nie trzeba być geniuszem, żeby to odkryć na podstawie e, czytanego Bożego Słowa. Zachariasz i Elżbieta nie mieli dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna. Czym była płodność w tamtych czasach? Musimy sobie to wyjaśnić, bo to miało duże znaczenie i ma duże znaczenie dla tej historii. Płodność w Biblii, w wielu fragmentach Bożego Słowa jest opisywana, jest wskazywana jako wyraz Bożego błogosławieństwa. Można tutaj wspomnieć chociażby psalm, w którym jest mowa o tym błogosławieństwie w postaci napełnionego kołczana. Kołczan i strzały symbolizowały właśnie te dzieci, którymi dany człowiek był, dane małżeństwo było pobłogosławione. Czym była zatem bezpłodność? Bezpłodność była porażką, była można powiedzieć hańbą w oczach ludzi, była wyrazem braku powodzenia. Braku błogosławieństwa, a tak przynajmniej odbierali to ludzie, którzy żyją według swoich schematów, którzy żyją według swojej logiki. Także bezpłodność to można nawet powiedzieć, że była hańba. Co ludzie mogli myśleć o tej sytuacji? Musimy sobie o tym powiedzieć, bo przecież żyjemy w społeczeństwie, jesteśmy otoczeni od lewa do prawa przez ludzi. Myślę, że o tym nie jest napisane w Biblii wprost, ale myślę, że ludzie nie darzyli. Elżbiety, być może tego małżeństwa, szacunkiem takim, jakim obdarowaliby to małżeństwo, gdyby mieli dzieci. Z czego to wynika? Wynika to z Bożego Słowa, z wersetu: Kiedy Anna już została obdarowana dzieckiem, kiedy poczęła, to modliła się, pamiętacie, co przed chwileczką przeczytałem, o to, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił mi szacunek u ludzi. Myślę, że ludzie doszukiwali się przyczyn takiego problemu w ich małżeństwie. Ciekawe, dlaczego nie mogą mieć, mieć dzieci. Wyobrażam to sobie, jak gdzieś tam na, na obiedzie, po wizycie w świątyni, kiedy widzieli Zachariasza, kiedy widzieli Elżbietę ich służbę, jak mówili, wiesz, a nie, nie mają dzieci. Ciekawe, dlaczego. Może czymś zgrzeszyli, może dopuścili się jakiegoś występu przeciwko Panu Bogu i dlatego ich nie pobłogosławił. Pewnie jakieś plotki o tym małżeństwie i podejrzenia o istnienie grzechów w ich życiu występowało. Ludzie gdzieś tam pewnie sobie o tym opowiadali. A jak mogło wyglądać życie Zachariasza i Elżbiety, gdybyśmy mieli tak wejść w ich umysły, w ich serca, w, to, w ten problem, w to, z czym się zmagali? Myślę, że możemy być pewni, że Zachariasz i Elżbieta pragnęli mieć dziecko. Pragnęli mieć dzieci i o tym mówi Boże Słowo, bo przy, kiedy Anioł przyszedł. W odpowiedzi na modlitwę Zachariasza i Elżbiety, to co, co im oznajmił w pierwszej kolejności: Oczywiście powiedział: Nie bój się, Zachariaszu, bo, bo ten się przeraził, kiedy zobaczył Anioła, bo nie codziennie widywało się Anioła, to był wielki zaszczyt, myślę, dla kapłana, żeby spotkać się z wysłannikiem Boga. Co powiedział Anioł: Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana? Myślę, że tak samo jak Zachariasz, tak samo modliła się również Elżbieta o dziecko. modlił się, bo chciał potomstwa i modlił się mimo podeszłego wieku. Biblia o tym mówi tak, nie mogli mieć dzieci i mieli byli już w podeszłym wieku, a mimo to modlitwa płynęła z ich ust. I w... jeśli chodzi o, ten, o to takie spodziewanie się dziecka, jeśli sięgniemy do początku ich małżeństwa, to myślę, że na początku, Towarzyszył im wielki entuzjazm. O, no to nie możemy mieć dzieci, ale mamy Boga, który może sprawić cud. Będziemy się o to modlić. Pewnie modlili się z wielkim entuzjazmem, z wielkim oczekiwaniem na to, że przyjdzie dzień, kiedy coś się zmieni w ich życiu. Myślę, że bardzo, bardzo tego oczekiwali. Myślę, że też z czasem, kiedy upływały lata, a dziecko się nie pojawiało, w ich sercu zaczęło pojawiać się takie zwątpienie i obawy, że być może nie będą mieli dzieci. Zastanawiali się pewnie, dlaczego, jest, dlaczego tak jest w ich życiu. A kiedy już osiągnęli wiek starczy, kiedy już, tak jak Biblia mówi, byli w tym podeszłym wieku, myślę, że to radosne, entuzjastyczne oczekiwanie, które było na początku, które już później gasło, myślę, proporcjonalnie do upływu czasu, zamieniło się no właśnie, w co się zamieniło? Myślę, że w zwątpienie. Zadaję sobie pytanie, czy, czy mieli wiarę? Czy już, w tym, czy, w tym pode, czy już w tym podeszłym wieku, kiedy tak długo czasu minęło od momentów, kiedy mogli mieć dziecko, czy mieli jeszcze wiarę? Jak myślicie? I chcę, udzielając odpowiedzi na to pytanie, oprzeć się tylko na Bożym Słowie, na tym, co Boże Słowo mówi. Z cytowanego fragmentu, który przeczytałem, wynika, że Anioł przyszedł i oznajmił Zachariaszowi, że jego modlitwy zostały wysłuchane. A więc cały czas trwali w modlitwie, cały czas, mimo tego, że upływały lata, modlili się do Boga, modlili się o tą konkretną potrzebę, o ten konkretny problem w ich życiu. Czy można modlić się bez wiary? Z drugiej strony, z jednej strony modlili się, z drugiej strony, kiedy Anioł przyszedł do Zachariasza, Zachariasz zaczął z nim polemizować, zaczął z nim dyskutować. Jak mi się to stanie? Przecież jesteśmy w podeszłym wieku, przecież to już jest niemożliwe z punktu widzenia ludzkiego. Wdaje się w dyskusję z Aniołem. I Anioł odpowiada mu, że Zachariaszu, dlatego, że nie uwierzyłeś, nie uwierzyłeś, ale myślę, że odnosiło się to do, do tej konkretnej rozmowy. Nie uwierzyłeś w te słowa, które do ciebie. Powiedziałem teraz, bo to ja zostałem posłany przez Boga, który usłyszał Twoją modlitwę. A Ty, mimo tego, że ja Ci to przekazałem, nie, usłysz, nie uwierzyłeś w to, co Ci przekazałem. Myślę, że, tak jak już wspomniałem na początku, poziom wiary w Zachariaszu i Elżbiecie wręcz kipiał, wręcz się wylewał, był wielki entuzjazm, który z każdym kolejnym rokiem modlitwy zaczął gasnąć. Rok za rokiem upływał, nic się nie działo. Okoliczności owszem zmieniały się, ale na gorsze, no bo przecież im później, tym trudniej mieć dziecko. Perspektywa stawała się coraz uboższa, ten czas potrzebny na to, żeby pojawiło się dziecko, topniał w oczach, ale myślę, że fragment, który mówi o tym, że Zachariasz i Elżbieta cały czas się modlili, wskazuje na to, że cały czas gdzieś tam w ich sercach, Tliła się wiara. Być może był to mały bardzo płomień wiary i oczekiwania, że oto jest jeszcze szansa na to, że, że problem zostanie rozwiązany, że spełni się to, o co prosimy Boga. Bo przecież Bóg musi być wierny, bo przecież mu służymy. Mały ogień, być może jeszcze mały dymek gdzieś unosił się i było widać ślad tego ognia. Myślę, że wiara Zachariasza i Elżbiety tliła się nadal. Resztką sił, ale tliła się. I wciąż płynęła modlitwa z ich ust, o czym mówi nam Biblia. A jak widzimy w tej historii postawę Pana Boga? Pan Bóg okazał się wierny i odpowiedział temu małżeństwu. I wiecie, kiedy czytałem i rozmyślałem nad tą historią, to od razu mi się przypomniał inny werset. Jak, jak sobie pomyślałem o tym, że ta wiara nie zgasła, bo nie mogła zgasnąć, bo skoro się modlili, to musieli jeszcze na coś oczekiwać. Tak sobie od razu przyszło do mnie słowo z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału 20 wersetu, które również jest wcześniej w Biblii zapisane w Księdze Izajasza w 42 rozdziale w trzecim wersecie. Jest tam napisane tak. To jest proroctwo na temat Pana Jezusa, ale odnosi się do Boga. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. I Mimo, że Zachariasz nie uwierzył aniołowi Gabrielowi, za co stracił głos aż do dnia narodzin syna, mimo że Elżbieta, kiedy dowiedziała się o tym, że poczęła, ukrywała to tą ciążę, to też na coś wskazuje, tak? że miała obawy być może, ja tak mam takie domniemanie, że być może bała się, czy donosi, czy wiek pozwoli jej tą ciążę donosić, aż do rozwiązania. Przez pięć miesięcy ukrywała to. Zachariasz nie uwierzył, ale Pan Bóg nie zmienił swojego zdania. Pan Bóg widział tą odrobinę wiary w jej sercu i w sercu Zachariasza. Jego decyzja nie zmieniła się. Zachariasz i Elżbieta zostali obdarowani wspaniałym dzieckiem. I powiem Wam, że to, co było hańbą u ludzi, to jak ludzie postrzegali ten stan, ten problem w ich życiu, zupełnie nie miało wpływu na Pana Boga. Na Pana Boga miały wpływ te nieustanne modlitwy, które wpłynęły, płynęły przez lata, przez lata i docierały do jego, do jego uszu. On te, on, to, on, to, on te modlitwy słyszał. Elżbieta i jej otoczenie myślę, że to było szczególnie ciężkie dla Elżbiety, która, jako, jako kobieta, zawsze była w tym patriarchalnym systemie, oceniana gorzej od mężczyzn, a jeszcze, jeżeli nie mogła dać potomka, to gdzieś tam całość tego rozczarowania i, i tego, nazwijmy to, plotkowania ludzi musiała się skupiać na niej otoczenie odbierało to jako porażkę, hańbę, ale nad tym elementem życia Zachariasza i Elżbiety czuwał Pan Bóg. I pozwólcie, że wyciągnę wnioski dla naszego życia, dla swojego życia. Jak to jest w naszym życiu? Ile mamy takich modlitw, które prowadzimy już od wielu, wielu lat. Kiedy przychodzi się modlić, a my myślimy o tym, żeby znowu znieść tą modlitwę, to pewnie pojawiają się takie Myśli, ile lat się już modlę, nie ma spełnienia moich modlitw? Czy Bóg mnie słyszy? Czy dostanę jeszcze kiedyś odpowiedź na tą modlitwę? Zadajmy sobie pytanie, ile lat się modlimy o pewne kwestie, o pewne rzeczy? Jak to wpływa na nas? Jaka jest nasza wiara? Czy porzuciliśmy już jakąś modlitwę, którą zanosiliśmy do, do Pana Boga? Czy zrezygnowaliśmy z tej modlitwy? zostawiając to po prostu, mówiąc a to pewnie się nie spełni. Jeżeli Bóg nie odpowiedział przez tyle lat, to to już nie ma szans. Czy zrezygnowałeś, czy odpuściłeś? Ja chciałbym na podstawie tej historii zachęcić was do tego, że i szczególnie tych, którzy wiele lat modlą się w istotnych dla waszego życia sprawach, a nie widzicie odpowiedzi, nie ma odpowiedzi, ja widzę na podstawie tej historii jedno rozwiązanie. Wołaj dalej. Nie rezygnuj. Bo jest Bóg, który Cię słyszy, jest Bóg, który jest wierny. Jeśli gdzieś ten płomień modlitwy tli się jeszcze, to pamiętaj, roznieć ten, ten ogień modlitwy na nowo. Dmuchnij z całych sił z Bożą pomocą, na nowo zbliżając się do Boga i chwytając się go, dmuchnij z całych sił w to miejsce, które się tli, żeby nowy ogień rozpalił się dla Twojego życia, dla tej sprawy, dla tego boju modlitewnego. Chciałbym, kochani też, żeby każdy z nas, który ma takie modlitwy, był świadomy tego, że Pan Bóg ma swój, swój plan i swój czas. Pan Bóg dokładnie wie, co jest najlepsze dla każdego z nas. Jeżeli jesteś blisko Pana Boga, jeżeli trwasz w Nim, to ufaj Mu, że On ma dobre rzeczy dla Ciebie. Dobre rzeczy, które nie oznaczają tego samego w oczach ludzi. Wiecie, tak jak powiedziałem, oczekiwanie na dziecko, brak odpowiedzi na modlitwy, lata, które upłynęły, były postrzegane przez ludzi jako hańba. Ale Pan Bóg na, na to miał zupełnie inny scenariusz. I tak szybciutko chciałbym wspomnieć o tym drugim małżeństwie drugie małżeństwo ze Starego Testamentu. Pamiętacie, kto, które małżeństwo miało ten sam problem? Kto pamięta? Abraham również, ale akurat jego nie mam, nie mam na myśli, Elkana i Anna, rodzice Samuela. Powiem szczerze, że tam jeszcze jest bardziej dramatycznie opisany ten problem, dlatego że po pierwsze, co ciekawe, jest napisane, że to Pan Bóg zamknął łono Anny. To Pan Bóg sprawił, że ona nie mogła mieć dzieci. A co się wiązało z tym dla jej życia? Wiązało się to, że Penina, pierwsza żona Elkany, dokuczała Annie. Można powiedzieć, wyżywała się na niej. Kiedy przychodził czas składania ofiary, i, i, i wiecie, kiedy był ten szczególny moment i, i taki moment delikatny dla Anny, ona specjalnie podejmowała czynności, które poniżały Annę. Anna Biblia wprost mówi, że Anna czuła się. Jaki tam jest. słowo użyte. No, czuła się zgnębiona na pewno. Czuła się. Prześladowana przez, przez zachowanie pierwszej żony Elkany. Jest napisane, doprowadzała ją do rozpaczy. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to Pan Bóg zamknął łono? Dlaczego przez lata pozwalał na to, że e, Anna była upokarzana przez, przez drugą osobę? Człowiek odstaje w myślach od Pana Boga. I człowiek nie jest w stanie pojąć zamysłów Pana Boga. I często te zamysły, e, Pana Boga będą się wydawać nam, ludziom, jako nielogiczne, niekonsekwentne, niesprawiedliwe dla nas, bo człowiek jest ograniczony swoimi schematami. Człowiek patrzy z punktu widzenia swojej ograniczonej perspektywy. Wiecie, można to tak zobrazować, że różnica między spojrzeniem Pana Boga a spojrzeniem człowieka jest taka, jak, jak dzisiaj stoimy na ulicy hutniczej i mamy swoją perspektywę, natomiast w kosmosie ktoś stoi i patrzy, niedawno internety w cudzysłowie obiegły, obiegł taki filmik Hermaszewskiego, tego polskiego ast, polskiego astronauty, który jako pierwszy chyba jedyny do tej pory był w kosmosie. Obiegł, obiegł taki filmik, kiedy on dzieli się swoim spostrzeżeniem i swoimi przeżyciami tam z kosmosu z dziennikarką i opowiada jej w jaki sposób on to odbierał, co widział, jakie uczucia i myśli przelatywały przez jego, jego, jego umysł. Polecam ten filmik, to jest, nie wiem, dwie minuty, a powiem wam, ciarki miałem na plecach. I to jest, to jest właśnie tak, jak z naszą perspektywą. My tutaj stoimy na ulicy Hutniczej 5 i mamy ograniczoną perspektywę. Widzimy tartak, widzimy jakiś zakład, widzimy plac przed zborem, a jest ktoś, kto widzi po prostu szerzej, jest ktoś, który widzi cały wszechświat. I my tego nie rozumiemy, bo my żyjemy tutaj i teraz. I często człowiek popada w rozgoryczenie na Pana Boga z powodu różnych sytuacji. Które spotykają go w życiu. I potrafimy obwiniać Pana Boga, że to Jego wina, że spotykają nas różne rzeczy, takie jak niepowodzenia, porażki, hańby, tragedie, niespełnione plany, ambicje, różne zaskakujące wydarzenia. Obwiniamy o to Pana Boga. A Pan Bóg udziela nam prostej odpowiedzi na nasze rozterki. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale, od 8 do 9, zawarte są takie słowa. Pan Bóg mówi o swoich myślach, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I dzisiaj, oprócz tego, że zachęcam wszystkich tych, którzy się modlą, a nie widzą odpowiedzi, do tego, żeby wołali dalej, żeby nie rezygnowali, żeby rozniecili ogień modlitwy na nowo, to również chcę was zapewnić, siebie zapewnić o tym, że wierność Pana Boga względem tych, którzy do Niego wołają, cały czas jest taka sama. On się nie zmienia, On jest wciąż taki sam. Wiecie, nawet jeżeli wołamy resztkami sił, nawet jeżeli wołamy z poczucia jakiegoś obowiązku, z ledwo tlącą się wiarą, a może wiara już zgasła, Bóg jest w stanie przyjść i dać odpowiedź w swoim właściwym Właściwym momencie. Czy w obliczu wierności Pana Boga i tego, że każdy z nas jest zapewniany o tym, że On wiernie słyszy każdą naszą modlitwę, nasze modlitwy docierają do Niego i On ma wszystko ułożone, On ma plan i On wie, co jest dla Ciebie i dla mnie dobre. Czy, czy w obliczu tego nie warto znowu porwa, poderwać się do lotu pełnego wiary? Czy nie warto powierzyć właśnie naszych hańb, naszych cierpień i trudności? W jego ręce, tak jak to zrobił Zachariasz, Elżbieta, Anna, Elkana. Czy nie warto tego zrobić? Na przykładzie tych historii warto, bo wiecie, Elkana i Anna w swoim czasie otrzymali syna. Właśnie, jaka była odpowiedź Pana Boga na modlitwę Zachariasza, na modlitwę Elkany, powiem wam tak, oba małżeństwa miały wielki powód do dumy, wielki powód do chluby. Samuel i Jan Chrzciciel to są te dwie osoby, które w odpowiednim czasie zostały dane rodzicom i które wykonały piękną, zaszczytną służbę. Znamy Samuela. Dzisiaj może więcej chciałbym powiedzieć o Janie Chrzcicielu. Już z tego fragmentu z Ewangelii Łukasza to wynika to proroctwo, które zostało powiedziane, wypowiedziane nad przyszłym życiem Jana Chrzciciela. Zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie, i tak się stało. Będzie pełnił zaszczytną służbę, będzie głosem wołającego na pustyni, poprzedzającym samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tak o nim powiedział w Ewangelii Mateusza. na temat? Pan Jezus powiedział na temat odpowiedzi danej na modlitwę Zachariasza i Elżbiety w ten sposób. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów. Czytam z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału: od 7 do 14. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: Oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Zaprawdę, powiadam Wam: nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą większy od Jana, Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż On. A od dni Jana, Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, On jest Eliaszem, który miał przyjść. Tak Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu. To jest jedna rzecz, to jest jedna część mojej dzisiejszej usługi. Znaczenie wytrwałej modlitwy, problemy, jakie spotykają tych, którzy się modlą, i różne możliwości zniechęcenia w tej modlitwie. Kolejnym aspektem, o który czytamy, drugim, którym chciałbym się dzisiaj podzielić i który chciałbym podkreślić, to jest sprawiedliwość Elżbiety i Zachariasza wobec Boga. Czytamy w Bożym Słowie. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. Sprawiedliwi wobec Boga, co oznacza to pojęcie? Jak moglibyśmy opisać tę sprawiedliwość? I ten tekst wskazuje nam i przychodzi nam z pomocą, że Zachariasz i Elżbieta postępowali nienagannie wobec wszystkich przykazań i ustaw Pana. Kochani, jestem szczerze przekonany o tym, że sprawiedliwość. Zachariasza i Elżbiety wynikała z ich miłości do Boga, a nie z poczucia obowiązku i powinności. Nie wynikała też z ich kalkulacji, nie wynikała z ich pochodzenia kapłańskiego. Była szczera, głęboka i była motywowana tym, że osobiście w swoim życiu Zachariasz i Anna nawiązali relacje z samym Bogiem. To nie było sztuczne, to nie było tylko na pokaz, to nie było tylko pod publikę, bo to Zachariasz wychodzi, upełnił służbę, bo pochodził z rodu kapłańskiego. Nie. I myślę, że najlepszym potwierdzeniem tego faktu było to, że do Zachariasza przyszedł anioł, posłany od samego Boga, a to znaczy, że Zachariasz z Panem Bogiem miał nawiązaną relację, trwał w tej relacji i w pewnym momencie Pan Bóg posyła do niego anioła, anioła, który stoi przed Bogiem i który został posłany z pewnym słowem do Zachariasza. Dla porównania, w tamtym czasie żyli również faryzeusze i saduceusze. Pamiętacie, co Pan, Pan Jezus o nich powiedział? Ewangelia Mateusza 5, 20. Jest tam, a jest tam takie słowo zapisane o nich. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej, niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Podejścia Zachariasza i Anny do sprawiedliwości, do postawy względem Boga zupełnie nie zmieniały czasy, w których żyli. Czytamy, że żyli za czasów króla Heroda. Króla Heroda, który był owładnięty obsesją władzy, który wymordował wielu również swoich bliskich, jeżeli czuł zagrożenie w, w, dla swojego panowania. Zachariasz i Elżbieta byli otoczeni przez faryzeuszy, przez saduceuszy, którzy zamiast... Pilnować przestrzegania prawa. Zajmowali się polityką. Wiecie, saduceusze byli ludźmi, którzy pochodzili z bogatych rodzin i mieli duże i dobre układy z Rzymianami. Wiecie, i Pan Jezus im, z Bożego Słowa, możemy to wywnioskować, że Pan Jezus im nie przeszkadzał do momentu, w którym jego nauczanie stało się niewygodne dla, dla, dla Rzymian, które mogłoby być poczytane za jakąś zdradę, i dlatego oni wtedy właśnie zdecydowali się również przyłączyć do faryzeuszy których życie wyglądało jak zaprzeczenie tego, co głosili. W ogóle nie przestrzegali tych. tych. Oni lubowali się w tym, co zewnętrzne. Długie frędzle, poka długie modlitwy, pokazywanie wszystkim naokoło, jak, jacy to są sprawiedliwi wobec Boga, bo znają Pismo. Ale ich wnętrze było całkowicie zepsute. Jest chyba nawet porównanie użyte, że ich wnętrza, Pan Jezus to powiedział, jest jak grób. Jak grób. Pan Jezus powiedział chyba o nich groby powielane i Szanna żyli w takim otoczeniu. Z jednej strony Herod, wielka polityka, faryzeusze, saduceusze i ich sprawiedliwość względem Boga, ich relacja z Bogiem oparta nie na, na tym, co zewnętrzne, ale głęboka relacja nawiązana z Bogiem. Hańba i zawód, które towarzyszyły ich życiu. Oprócz tych okoliczności zewnętrznych, zupełnie nie miały wpływu na tą relację. I wydaje mi się, że wręcz to, ta hańba i to nastawienie ludzi, ten brak szacunku do tego małżeństwa, mimo pełnionej kapłańskiej służby przez nich, nie zmieniał ich nastawienia do Pana Boga. I wręcz powiem szczerze, że chyba nawet z każdym rokiem tej hańby rosła taka wierność, poleganie na, na Bogu i trzymanie się tej relacji z Bogiem. Myślę, że w sercu Zachariasza był wielki szacunek i wierność i poważanie względem Elżbiety, mimo że ta nie dała mu potomka, mimo że gdzieś tam narażała go na hańbę. Dlaczego tak było? Dlatego, że tak stanowiły przykazania Pana Boga. Zachariasz i Elżbieta codziennie z oddaniem i wiernością wykonywali swoją pracę i służbę. W miejscu, w którym żyli, w którym funkcjonowali, otoczeni ludźmi, którzy tam szemrali i plotkowali gdzieś na ich temat, piętno hańby w oczach ludzi nie spowodowało, że ostudzili swój zapał względem Pana. Ich zapał był taki, że w końcu Pan Bóg posłał Anioła. Ich służba, ich relacja z Bogiem wyglądała tak, że wierny Bóg odpowiedział na ich wołania. Kochani, wnioski. Do tego punktu drugiego, do, do bycia sprawiedliwym względem Boga. Sprawiedliwość to nie jest kwestia jakiegoś mechanicznego, ślepego, nieprzemyślanego, bezrefleksyjnego wykonywania obowiązków powinności. Sprawiedliwość to postawa, która powinna mieć swój początek w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Początek w przemienionym życiu, w przemienionym umyśle, w przemienionym sercu. Sprawiedliwym jest ten który ma uregulowaną relację z Bogiem, który ma nawiązaną relację z Bogiem. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale, pierwszym wersecie czytamy takie słowa. List do Rzymian, piąty rozdział, pierwszy werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Jego dzieło, to wiara w to, że zszedł z nieba, umarł na krzyżu, i zmartwychwstał, dla mojego, dla Twojego odkupienia powoduje, że nawiązujemy relacje względem nawiązujemy relacje z Bogiem, i względem Niego jesteśmy sprawiedliwi. To krew Pana Jezusa sprawia, że każdy z nas, jeżeli przyjmie to dzieło, może być uznany w Jego oczach za sprawiedliwego. Kochani, każdy z nas, i tu moje wezwanie się pojawi, każdy z nas żyje w społeczności. Każdy z nas żyje w jakiejś rzeczywistości, każdego z nas otacza inna rzeczywistość, no bo mamy rzeczywistość, zacznijmy już od najmłodszych, przedszkolaka, mamy rzeczywistość ucznia, mamy rzeczywistość studenta, osoby pracującej, osoby mającej dzieci, osoby, która jest już emerytem. Różne są perspektywy, różne potrzeby, różne problemy, różna codzienność. Różne są też podejścia ludzi do życia. Niektórzy żyją takim oczekiwaniem na to, co przyniesie dzień następny. Są nastawieni pozytywnie. Inni czekają, co przyniesie los, a jeszcze inni są wycofani. Może traktują rzeczywistość jako taką szarą, szarą i, 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 i przykrą i smutną. Bez względu na to, do, do jakiej grupy każdy z nas się zalicza, to chciałbym zachęcić was dzisiaj do czegoś. Chciałbym, żebyśmy całą tą naszą rzeczywistość wszystko to, co spotyka nas w ciągu dnia, każda rozmowa, każdy posiłek wspólny z kimś, e, każda podróż, każda rozmowa, e, każde spotkanie, każda aktywność żeby to wszystko było przez nas wrzucane na takie sito, którym jest Boża sprawiedliwość. Żeby wszystko, co robimy, było nasiągnięte tą sprawiedliwością, żeby było nasiąknięte Tą relacją z Bogiem. Niech wszystko będzie przyprawione sprawiedliwością. Niech wszystko będzie przesiąknięte zapachem i klimatem Bożej sprawiedliwości, którą mamy nie w kim innym, jak w Panu Jezusie Chrystusie i dzięki jego i dzięki społeczności naszej z nim. Niech wszystko będzie podporządkowane jednemu. Niech nasze marzenia, niech nasze plany, niech nasze ambicje będą podporządkowane. Bożej sprawiedliwości. Bycie sprawiedliwym również oznacza wzięcie na siebie pewnych obowiązków względem Pana Boga i innych ludzi. To podjęcie pewnego wyzwania. Nie jest ważne to, w jakich realiach my żyjemy. Nie jest ważne, kto rządzi, jak rządzi. Powiem tak: niech rządzi sobie Herod, my jesteśmy w swoim miejscu, w swojej rzeczywistości. I to, o co, o co powinniśmy zadać, to, to nasza relacja z Bogiem. Nasz stosunek do Boga, dążenie do tego, żeby być sprawiedliwym wobec Boga, a przez to również sprawiedliwym wobec ludzi. To jest nasze dążenie. Nie powinniśmy interesować się polityką. Wiecie, możemy się tym interesować, możemy to komentować, ale to nie powinno gdzieś tam rozgrzewać naszego wnętrza, nie powinno przykuwać naszej uwagi, poświęcać naszego, naszego czasu i naszego wysiłku, naszych sił. Nie. Mamy się skupiać na tym, co Boże. I jeszcze jedna taka refleksja. Czasem w naszym duchowym życiu jesteśmy nastawieni na to i oczekujemy przeżywać jakieś wielkie rzeczy. Powiem tak przysłowiowo: chcemy zdobywać Himalaje, wyobrażamy sobie wielkie ewangelizacje, wyobrażamy sobie wielkie zwycięstwa, wyobrażamy sobie wysłuchane wspaniałe modlitwy, cuda, które się dzieją w nas, a jednocześnie nie jesteśmy sami w stanie ogarniać w naszej rzeczywistości tego, w czym żyjemy najprostszej rzeczy. Żeby uprzejmie odpowiedzieć, żeby być cierpliwym i nie stracić tej cierpliwości, żeby uciekać od tego, co brudne, co, co złe, od niewłaściwych rzeczy, które mogą spowodować, że będziemy się oddalać od Boga, nie jesteśmy w stanie zdobyć, wiecie, tak to sobie napisałem, takiej małej czantorii, a porywamy się na himalaje, myślimy o himalajach. Brakuje nam kondycji, żeby zdobyć. Tą naszą małą czantorię. Spróbujmy żyć w naszej codzienności najlepiej, jak się da. Tak jak Zachariasz i Elżbieta, w sprawiedliwości wobec Boga, w nienagannym postępowaniu, w przestrzeganiu Jego ustaw, Jego przykazań, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. I być może niech Pan tak sprawi, niech Pan to da, że przyjdzie do Ciebie anioł. I ci oznajmi, że twoja modlitwa została wysłuchana. Żyjmy w sprawiedliwości wobec Boga i w, w tym nienagannym postępowaniu. Zachariasz i Elżbieta żyli tak, jak kiedyś śpiewał Tomek Żółtko. Kojarzycie Tomka Żółtko, co? Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu i stale przy Nim być. I teraz wracam do tego słowa, już kończąc. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiemy, co to znaczy być sprawiedliwym wobec Boga. Wiemy, jakie są nasze obowiązki z tym związane. A też znamy wierność Boga. I z tej historii Zachariasza Elżbiety, również Elkany i Anny, możemy być pewni, że Pan Bóg jest wierny, że ma dobre rzeczy dla nas przygotowane, ale w swoim czasie. On najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Tym słowem chciałbym zachęcić siebie, zachęcić Was, kochani. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Niech to słowo wybrzmiewa w nas. Amen.